Panie profesorze, czy zechciałby pan powiedzieć, dlaczego Zachód, przynajmniej w moim pojęciu, tak bardzo umniejsza Wschód? O, właśnie. Ja myślę, że nastąpiło połączenie franków, narodu franków ze stolicą apostolską. Kiedyś to coś takiego nastąpiło. Polecam książkę Troja Północy Zofii Kossak-Szczuckiej. Ona od podszewki, ta genialna pisarka, uważam, historyczna, uważam za najwybitniejszą pisarkę historyczną polską. Zaraz po niej uważam, że na drugim miejscu zaraz będzie Henryk Sienkiewicz, na drugim miejscu. Niestety ona nie jest popularyzowana, pomimo że ona tyle dobrego zrobiła. Siedziała w Oświęcimu, została uwięziona za pomoc Żydom i tak dalej. Taka osoba niezwykle dobrego serca, niezwykle mądra. Nie wiem, nie potrafię podać przyczyn. Pewnie jakieś są, ale ja ich nie znam. Ale dlaczego Zachód tak umniejsza Wschód, czyli Słowian? Słowian. Dlatego umniejsza, że ma kompleksy, bo kiedyś Słowianie stanowili potęgę, państwo lechickie. W tej chwili, jak się mówi coś o Lechii, to ktoś mówi oszołomy, turbosłowianie. A Chińczycy, którzy mają archiwa, dla nas niedostępne ze względu na pismo, ze względu na to, że nikt się z europejskich uczonych nie jest w stanie połapać w tych chińskich archiwach. Dobrze, żeby były kiedyś otworzone i żeby jakiś Chińczyk to przetłumaczył, bo nasi nie są w stanie, oczywiście. Zbyt duża różnica. No to Chińczycy uważają Polskę za mocarstwo w upadku. Ale w upadku od ilu lat? Ja tak myślę, to się zaczęło od XVII wieku. Od 1600 lat. Może jeszcze inaczej, a nie mocarstwo. No nie wiem, coś takiego. W każdym razie, w każdym razie a Zachód, jak mógł, tak starał się przez wieki, nie można powiedzieć, że na każdym kroku starał się tutaj, szczególnie tutaj tych nas tutaj Lechitów, Sarmatów lechickich. Może ktoś uzna, że jestem oszołomem turbosłowianinem, ale stara się tutaj nas tutaj jakoś umniejszyć. Czy mógłbyś dać jakiś jeden przykład konkretny, na przykład ze strony Anglików, o umniejszaniu? Umniejszaniu na przykład Rosjan. Weźmy Uniwersytet w Sankt Petersburgu. Zatrudniali najwybitniejszych uczonych, na przykład słynny Euler, ten od liczby E w matematyce. Bez niego nie byłoby geometrii, wielu rzeczy by nie było bez Eulera. On był profesorem Uniwersytetu w Sankt Petersburgu. Ja nie powiem jeszcze o Mendelejewie, że już nie ma tablicy Mendelejewa, tylko jakieś inne tablice. Mendelejew to opracował, nawet te pierwiastki, tak? Te pierwiastki, których nie było. Pomimo, że on do końca życia podobno nie wierzył, że atom można rozbić, uważał, że atomy są podstawowe, ale prawo wielkiego człowieka, że może się mylić, no prawda? Następny to ja uważam największy geniusz techniczny wszechczasów, znany z nazwiska, nie, bo może byli więksi. To był Mikołaj Tesla, Serb. Bez niego byśmy nie mieli nic, ani prądu, ani samochodów elektrycznych, niczego, ani elektronik, nic by nie było bez wystarczy. Tesla, mówi się o tym, Edison, nie chcę ujmować nic Edisona, bo o innych się mówi, a Tesla to jest w ogóle tak całkowicie pomijany wstydliwie. No, jest takie radio, te samochody Tesla, wytwórnia. Nie znam się na samochodach, nie wiem, jakie one są jakości, prawda? Ale w każdym razie to był ten największy geniusz. Dlaczego? Dlaczego się go pomija i pracował w Ameryce? Bo był Słowianem, był Serbem. I widać jakiś zmowa takie całego Zachodu. No, a teraz jeśli chodzi o Wschód, też jest nie jest bez winy, bo nie potrafi się ze względu na jakąś taką kłótliwość wewnętrzną, nie potrafi się dostatecznie bilansować. Tak.
kontynuujemy. Czy myślisz, że na przykład Anglia, umniejszając wpływy pomocy Polaków w bitwie o Anglię, jest takim obrazem właśnie tego pomniejszania? Być może, tak, ja nie wiem. Dokładnie nie wiem jaka jest motywacja. To dokładnie, no trudno mi powiedzieć. Faktem jest, że jest jakieś, no jest, jak można powiedzieć, uwielbienie na Anglii. Jak Anglii się pochwali, to taki Polak powinien się czuć dumny, ale nie potrafię tego do końca nie zdiagnozować, tylko nie wiem, określić, czy nie potrafię tego powiedzieć. No, bardzo panu profesorowi dziękujemy za wypowiedź. Do widzenia. Dziękujemy. Do widzenia. Do następnego razu. Dziękuję bardzo.